Cześć, tu Madzie, witajcie w kolejnym odcinku serii The Little Nightmare. Dzisiaj bierzemy się już za ostatnie DLC. Jest to DLC The Residence. Tak, trzecie, ostatnie i będziemy mogli już przejść, słuchajcie, do Little Nightmare 2. Dobrze, to jest tu. Tutaj ostatnio z kapturkami na Śląsku byliśmy, a dzisiaj bierzemy właśnie to. Tak. Standardowo ja Was zapraszam na G2, link macie w opisie filmu. No, dzień dobry, Piotrusiu, budzimy się. Ostatnio tutaj właśnie wyjeżdżaliśmy na tej windzie i pod nami, słuchajcie, była taka gościuwa śmieszna. Nie wiem, trzeba ją jakoś nazwać, nie wiem, może Markiza ją nazwijmy, może być. Dobra, mi się wydaje, że my musimy doskoczyć tu. Łap się, dobra. Piotruś, ty to sprawny chłopak jesteś, no. No ale wiecie, no nie siedzi przed komputerem, tylko o... Skacze, nie wiadomo, gdzie się wspina. Dobra, to mi się nie do końca podoba. To i chłopak sprawny jest. Kto tu książki porozrzuca? Co za... Pff, jak tak można książków nie szanować? Dobra, właś tam. Dobra, sami książków nie szanujemy, okej. Okay. A jakoś... jakieś biblioteki trafiliśmy. Patrzcie, jak nie tanią siłę roboczą na Śląsk chcą nas zrobić, to teraz będą z nas robić intelektualistów. I kazać książki czytać. Mogliby te książki posprzątać jakoś. Gdzie to tak książki walać? Co tutaj jest? Dzień dobry. Jakieś figurki mamy. Te drzwi mnie niepokoją. Mam nadzieję, że nic z nich nie wylezie. O, jest zdjęcie naszej markizy. Czy ja mogę? Daj tą książkę. Możesz ją tam wsadzić na miejsce? O, bo tu brakuje. O! No nic. A tu patrzcie, nawet jest książka z tą markizą. No, to tu... Mogę wziąć? Nie mogę. Czekajcie, jak ja bym tą książkę wzięła? Weź ją tak, o tak, i tak tu, i rzuć. Nie, bo tak patrzyłam, czy nie mamy książki, żeby tutaj włożyć. No dobra, to leziemy dalej. Tutaj jakieś, patrzcie... Leź wyżej. Te figurki są takie też niepokojące. No ale dobra, idziemy. Patrzcie, nawet uchwyty są w kształcie oka. Nie podoba mi się to. No dobra, tu ktoś chyba niedawno był, skoro jest w kominku, słuchajcie, ogień. Dobra. Tutaj więcej, patrzcie, tych o zdjęć markizy. Tu mogę wejść? Mogę wejść, a dadzą mnie co? Ale tak niespecjalnie. Drzwi jakieś są, ale nie wydaje mi się, że mogła je otworzyć w żaden sposób. Dobra, to wracałem, Piotruś. Tu nie mogę. A tak wyglądało, jakby tam było jakieś przejście z którejś mańki. No nic. Dobra, tutaj więcej i książek, i figurek. Muzyka jest przerażająca też. Wygląda jak się człowiek sam nakręci, nie? O, ale tutaj to już chyba będziemy mogli wskoczyć, czekajcie. A czy ja to... Nie, nie mogę prze... Dobra, żem wylazła. Mówisz, że tam na górę? Chyba nie. Pokaż, bo ja nie... A jak ja... A to mogę? O! Patrzcie, światło mamy. I tam jest ta butelka do tego. To może jak będziemy mieli światło... Nie, Piotruś. Piotr, nie w tę stronę. O, o, tędy widzisz, tędy dasz radę. Dobrze, dawaj tą butelkę. Tylko żeby znowu nie wiadomo, co się nie stało. Ostatnio gra się zbluczyła, jak coś wyciągłam z tej butelki. No dobra, no tu chyba więcej nic nie ma. Zaś, Piotruś. Bo ja też patrzyłam, wiecie co, czy ja nie mogę... Weź to krzesło. Nie, on nie może. Bo patrzcie, tutaj jest... O! Czekajcie, bo to trzeba... O, widzicie? Tu jest klamka. Ja myślałam, że ja tą klamkę mogę sobie pociągnąć, ale nie. Dobra, to chodźmy dalej. O, tutaj mam jakieś też przejście. O, pani Markiza, dzień dobry. Dzień dobry. Aha. Czyli nie można jej zdenerwować. Dobrze, dobrze, że to już wiemy, że nie możemy pani Markizy denerwować, okej.
ja się tak w sumie no spodziewałam, że ona może nas zataczyć, ale że aż tak. Piotruniu drogi, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy przed butelką? A ja liczę, że butelka się zatrybiła, więc ja nie idę jeszcze raz do butelki, ale tu ja już sobie na kucka idę. Niech pani markiza się nie interesuje, grzebiesz sobie w czymś tam, to sobie grzeb, nie wiem, pryszcze wyciskasz. Nie wiem, co ty pani markiza tam robisz. Nie, ona laleczkę męczy. Dobra, niech sobie męczy. Męcz sobie spokojnie. Oj, 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 wiecie co? Po lewej jest klucz. Już mi się to nie podoba. Ale mam w sumie ciekawe, czy tej pani markizie można tutaj, można ją zaczepić. A to nawet nie zdążyłam zaczepić, ona już się uruchomiła. Dobra, wydaje mi się, że w tym pomieszczeniu... Dobra, tu jest zapis, więc tu powinnam być już teoretycznie bezpieczna i mogę chyba sobie pozwolić na bieganie tu. Jak patrzę, popatrzcie, tu jakiś stolik. Czy ty tam możesz właśnie, Piotruniu, wejść? Możesz. A tu? Wyłącz. Nie, ty tam nie wejdziesz za nic. Dobra, więc chyba tam nic nie ma. Zastanawiam się, czy wyłączyć tą lampkę, czy nie. W sumie jeśli świeciła, to nie się świeci. Jeszcze wyłączę, to pani markiza przyjdzie, bo zobaczy... Ty, kapturek, nie strasz mnie, ty gadzie mały! Jeszcze wiecie, pani markiza przyjdzie, zobaczy, że wyłączone światło, rachunki za prąd się nie zgadzają, bo mniejsze. A po co mi to potrzebne? No dobra, to tak, tam sobie jeszcze schodzę na górę, zaraz zobaczymy, gdzie kapturek pobiegł i co on tam chciał. Może on chciał nam coś tutaj pokazać, przekazać. Mam nadzieję, że pani markiza jest tylko jedna. To jest jakaś figurka. Czy ja mogę coś? Chyba nie mogę. Są jakieś drzwi. Drzwi nie działają. Dobra, to idziemy na górę. Zobaczymy, co na górze nam dadzą. O, znowu jak... Tu, tutaj jest dobre miejsce do sejwu. Jak widzę, jak się wchodzi, to się sejwi cały czas. Dobra. Co to na górze? O, zdjęcie naszej markizy. Bardzo, bardzo ładnie. Widzę już drabinkę po lewej stronie. Która godzina? O, patrzcie, trzecia. Akurat o tej porze filmik wyszedł. Bardzo dobrze. A i co my tu mamy? No tu jest ta drabinka, ale ja sobie jeszcze tu popatrzę na tych korytarzach. Czegoś tu nie ma. O, patrzcie, tu są jakieś drzwi. Tu jest jakaś figurka. Ja mogę wziąć? To się... Nie! Ściana mnie! Postaw tą figurkę, Piotruń! Ustaw jak była. Tu jest, słuchajcie... Oj, tu są jakieś jeszcze drzwi. Tutaj, dobra, tu jest zagrożenie. Jak nie te, jak zabierałem figurkę, musimy znaleźć inną, na to wychodzi. Żeby to zabrać. Tylko też mam pytanie, na co mi ta figurka może być potrzebna. Dobra, idziemy jeszcze na drugą mańkę. Chcę zobaczyć, co tam dają. Czy tam też są drzwi i demoniczna figurka? Strasznie dużo tej naszej pani markizy tutaj. A, oczywiście jakieś przejście jest. Jest przejście. Książki są. Czy tu coś jeszcze więcej jest? Tam jest jeszcze na górze jakaś książka. Dobra. O, i tutaj też możemy wyjść. Mogę tutaj sobie wleźć. Łap się, Piotruń, idziemy. Nie, nie, nie! Dziecko, drogi, nogi se połamiesz. Czekajcie, ja to mogę... O! Bo tam są pudła. Teraz tak zobaczyłam, że tutaj mamy kółeczka do przesuwania się. Dobra. Piotruń, właśnie. Okej. Weź, wylazłam. A Piotruś, ty tutaj nie przeskoczysz, czy co? A dobra, bo ty musiałeś się złapać, okej. Okay. Tutaj mamy kolejną książkę jakąś. A wiecie co? Bo... A tak, nie mam myszki, żeby wam pokazać. Ale tutaj, jak widzicie, jest taki kant książki, on jest czerwony z takim fifiorafa. Weź to, Piotruś. Książkę weź.
I tam na dole widzicie, też jest takie to z Fifarafa. Tak, już wiem, że się nie zabijesz, tylko sobie kostkę skręcisz, to już druga, jeszcze trzecią możesz. Czekajcie, patrzcie, o tu. I tu jakby pasowało. O! Coś się robi. Czekajcie, czy my mamy, weź tu poświeć. O, ta będzie pasowała tu, daję Piotruś. I patrzcie, jest tą twarzą tej pokraki, co ja wcześniej widziałam. Dobra. Czekajcie, teraz tak. Dobra, tu, wiesz to, tu. O, się roztworzyło, ale patrzcie, tutaj jest z tą twarzą pokraki. Czy jak ja bym poszła i zaniosła jej tą drugą twarz, że drugą część twarzy, drugą twarz, Boże, ja i moje słownictwo. To ciekawe, czy tam by się coś stało. Piotruś, popchnij to jeszcze mocniej, dziecko drogie. Dziękuję. Teraz już wejdziemy. O, i patrzcie, i jest figurka do podstawienia za tamtę. Właśnie. Bierz tę. Bierz ją, nie rzucaj. I idziemy. No dobra, to ja dwa razy tu powinnam wrócić w takim razie, skoro jest... No co ty, Piotruś, nie przejdziesz? No właśnie. Coś ty sobie tamte nogi spultał. Bierz figurkę, idziemy. Musiałam tu jeszcze raz wrócić, żeby tą książkę z tą twarzą wziąć. Jestem ciekawa, czy tam by się coś stało. Otworzyłoby się czy coś. No, to teraz mam zagwozdkę, bo tu nie widzę, żeby było takie miejsce. Biegnij! Biegnij! Dobra. Będzie szybciej, jak będziemy biec. To było po drugiej stronie, nie? Ojoj! Mam nadzieję, że to tylko, że ta godzina jest. Tak, bo to tu, patrzcie. Ja mogę ją tak... Tą weź tu, tą weź... O! Bardzo dobrze. Okej. Okay. A co z tymi drzwiami? Ale dlaczego one się nie otwierają i co ja mam z nimi zrobić? No dobra, bo figurkę mam, ale co mi po tej figurce, że ja się zapytam? Wziąć se wzięłam. A gdzie ją se postawić? Co ja mam sobie zrobić z nią? Chciało się demonicznych figurek. Wiecie co? Ja sobie zrobię z nią tak, że ja sobie zostaję tu przed Lady. Postaw ją tu. Dobra, możesz położyć, nie... Podsuń ją tam. O, dobra. A teraz wezmę sobie tą książkę i pójdę tam. Możliwe, że to nic nie zrobi, ale mnie, pamiętacie, już tam zainteresowały. Chciałam książki układać. Czy ja mogę je tam włożyć? I tam było właśnie twarz tej Lady. Tutaj też, no to oko na tym regale, no nie wiem. Dobra, ja sobie to wezmę. Daj tą książkę. Dobra. Że to jaki pamiętnik, czy co? Pierwszą część zgubiła, już zapomniała, jak to ten... Jak to się mówi? Świnia prosięciem była, czy jakoś tak? Boże, te powiedzenia polskie. No, i pójdziemy, tylko jeszcze ja mam pytanie. Naraz, biegnij Piotruś najpierw. Dobra. Piotruś? A wiecie co, to się nie uda. To się nie uda, bo Piotruś z rzeczą nie może się skradać. Dobra, więc to nie przejdzie. Czekajcie, ale ja sobie zejdę na dół. Tak, tutaj nasz bardzo dobry zapis jest. Ja po prostu chcę wejść tu. Patrzcie, tu jest jeszcze jedna figurka. Ciekawe, czy my mogliśmy ją jakoś zdobyć. Patrzcie, tutaj są takie. Dobra, wracamy po tamtą figurkę. Dobra, już to widzę. Wiesz, tak łapoczesz tymi łapkami, nóżkami. Się dziwię, że Lady jeszcze ciebie nie usłyszała. Dawaj tu. I patrzcie, tu jest kółko, trójkąt. No gdzie na kółko kwadrat stawiasz? Ty do szkoły specjalnej chodziłeś? Tu się stawia, kwadrat na kwadrat. O! Widzisz? No. Boże, co za dziecko. On w ogóle gdzieś do jakiej szkoły chodziło? Dobra. To tak, z racji, że ja nic więcej tutaj nie widziałam, gdzie ja bym mogła wliść, idziemy tu. Tylko tak, już widzę, że drabinka jest tak, że trzeba ją przesunąć. No, Piotruś, łap to.
Dawaj na prawo. Zaraz zobaczymy, co tam nam dadzą. No, wyłaź. Patrzcie, tu będzie nam potrzebny klucz. Tutaj będzie klucz potrzebny. Okej. Co tu mamy? Tu jest jakiś machinarium. Tam się oko otwiera, zamyka. Mogę cię zamknąć na dłużej? Mogę, ale to mi w sumie nic nie daje. Dobra. Co my z tym machinarium możemy zrobić? Jest wajcha. Może zaczniemy od tej wajchy. O! Się zaświeciło. Jest jakiś przycisk. Okej. Dobra, na górze są oka, słuchajcie. My musimy te oka chyba tak nastawić odpowiednio. Weź tą oto, cofnij. Dobra. To mi chyba trochę zajmie, podejrzewam, mam wrażenie dziwne. Tu. O, i nam się obraca, weź jeszcze raz. Dobrze, to. Tutaj jeszcze raz. No. Weź, bo mi chodzi, Piotruś, żeby to się ustawiło tak. O! Tak chyba będzie gites. Dobra, daj to. Przeciągnij. Dobra, jedno się zamkło. Aha, czyli to mi się teraz przesuwa, ale nie w tym kącie, co trzeba. Dobra, weźmy to, ustawmy tak, żeby tamto było na to jedno oko. Dobra, daj to jeszcze raz. Oto. No. Dobra, mamy to. Tylko teraz, zaraz. Złap to, Piotruś. Tamtą nie w te gniesz, ale w te. O. Daj jeszcze raz. No dobra, oczy zamknęłam, ale co w związku z tym? Coś mi się otworzyło? A, tak to działa, dobrze. A do tego lewego oka, no musimy mieć klucz. Dobra, co tu dają? Jezu, jak ja nie lubię tego sterowania, bo żeby machać latarką, trzeba strzałkami. A żeby coś łapać, trzeba myszką. I tak tą prawą ręką też majtaj. Dobra, to chyba tu dawno nikogo nie było, bo pajęczyn co nie miara. Może to jakaś portretownia. Okej. Okay. Zastanawiam się tylko, dlaczego te figurki nie mają głowy. Tutaj obrazy. O Jezu, jeszcze obrazy z przyciskami. I tu kolejne drzwi z okiem. Czyli co? Czyli my musimy jakiś patent wymyśleć, jak tu to roztegować, tak? Jak ja sobie nacisnę tak o. No, naciskaj. O. Weźmy samych panów, podświetlmy, można? Dobra. Tu jest jeszcze pan. Okej. Okay. To jest pan i tu będzie też pan. O. To jest chyba też pan. Oj! Zepsułam. Czy tu jeszcze jest jakaś kombinacja potrzebna? Czekajcie, chodźmy tam do tamtych obrazów. Bo tam musi być jakaś wskazówka. Tylko jeszcze pytanie, na czym ta wskazówka ma polegać. Czekajcie, jakie tu są obrazy? Jest pan gruby w kapeluszu. Jest ten pan taki z loczkiem. Dobra, to może włączajmy tych, których ja tu widzę. Czekajcie, pan w kapeluszu. Można tak. O, pan z loczkiem, dobra. Pan w kapeluszu był. Tu jest pan wnerwiony jakiś.
O, jest pan w kapeluszu, to jest pan. Dobra. Chodźmy tam sobie sprawdźmy, kto tam jeszcze był. Dawaj tu. Ty jeszcze tak tym nie machał. Gruby pan w kapeluszu. Odejdź jak bliżej. O, jestem wykrzywiony, taki zgryźliwy i wymoczek, dobra. To weźmy to. Wymoczek, moja babcia zawsze tak mówiła, jak ktoś nie chciał jeść. O, ten pan. Znaczy ten wymoczek. I ten. Dobra. Mamy czterech. Nie wiem, ile tu ich można mieć, tak? Dobra, dawaj latarkę. Pokaż, kto tu jeszcze jest. O, ta pani taka rozlana, mi się wydaje. Ha. A taka gruba. Dobra, idę tam jeszcze raz, zobaczę. Po tych obrazach, kogo ja bym tu mogła... O, właśnie, o, ta pani jest. O! Się roztwarło, dobra. Okej, okay. Czyli umówmy się, że nie było tej pani, nie było tego szkaradziejstwa małego i tu jeszcze jakiś obraz był, którego nie było. Aha, pan z bananem, dobra. Z bananem, ma uśmiech jak na budyniu bananowym. Okej. Okay. Jest kolejna laleczka. Dobra, tylko ja mam teraz pytanie, czy ja mam mieć jakąś laleczkę do podstawienia za nią? Bo to wiecie, tutaj... O, o, czekajcie. Czy ja mogę podłożyć za to rzodkiewkę? Nie, bo nie rozumiem, co, jaki motyw z tą rzodkiewką tu jest. Dobra, wzięliśmy sobie kolejny papierek. Ale tak, mogę tą rzodkiewkę, pani? Chyba mogę. Weź tą rzodkiewkę. Wyleź. Nie przeciśniesz się z rzodkiewką? No co ty? To dobra, a jak dam innej pani rzodkiewkę? No dobra, rzodkiewki nie mogliśmy wziąć. Czekajcie, co tu jest? Wyleziesz? Co ty tu masz? Nie, tu chyba nic nie możemy wziąć. Możemy tu poskakać, chyba tu jeszcze. Nie? Nie złapię się tam? Prawda, nie wiem, po co ja bym miała się tam łapać, ale właśnie może gdzieś jest tutaj, wiecie, ta laleczka. Patrzcie, o, tu chcę skoczyć, to jest bardziej tak... Nie, tam nie skoczę. Bo to jest laleczka z trójkątem, widzicie? Czy tu jeszcze gdzieś coś jest, co ja bym mogła wziąć? Rzodkiewki nie da rady. No nic, no dobra, biorę, może tutaj nic się nie zrobi. Bierz tą lalkę. A, oko na mnie patrzy! Dobra, my musimy się chować, bo inaczej to oko nas inwigiluje. Dobra. Idź stąd, oko. O! Ja drzwi zamknęło, ale jest przycisk. Dobra. Czekajcie, ja jeszcze sobie chwilę poczekam. I ona jeszcze raz mnie tu oświetli. Ała, ała, ała! Nie rób, nie rób, nie rób! Już, nie ma mnie. Wiesz to. Czekajcie, ja się muszę jeszcze raz schować, bo przecież Piotruś ma takie biegi. On 3 olimpiady wygrał, że wiecie. Dobra. Mamy laleczkę trójkątną. Dobrze, to teraz możemy sobie stąd wyjść. I ją zatargamy tam na dół. Mam nadzieję, że nasza markiza tutaj nic nie... Widzieliście to? Patrzcie. Tutaj za tym, po lewej, ktoś wyglądał. No bo mi się wydawało. Za tą figurką. O, 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 widzieliście, głowę wystawiał. Tam dzieci jakie biegają.
Okej. Okay. Czy ja mogę tędy tu szybciej? To wygląda mi na windę. Tak, to jest winda. Dobrze. Dobra, i mamy trzecią laleczkę. Ale czwarta jest u markizy, nie? Z tego, co ja pamiętam. Zaraz będę musiała tam przejść zobaczyć, ale mi się wydaje, że czwarta była u markizy. I u markizy jest klucz. Może, słuchajcie, jak ja teraz tą tu postawię, daj. To wyrośnie. Słuchajcie, bo się scykałam. Tutaj to okno jest dal... Okno, oko. Jest jak było. I tu musimy coś okrągłą laleczkę mieć. To czekajcie. Ojoj! Mi się to nie podoba. Po pierwsze zaczęły biegać dzieci, po drugie dlaczego nie świecą się światła? Co ja tak powoli, może tak... Dobra, powoli to nie wiecie, że ja nie umiem powoli. Chodźcie, zajrzymy tam... O! Ganiają te dzieci! Piotruś, nie ma tej tego, chodź tu. Tu jest markiza. Przynajmniej była. Zaraz podejdę, zobaczę. Bo na pewno jest klucz do wzięcia, a wcześniej... Właśnie nie pamiętam, czy wcześniej była ta laleczka. Patrzcie, tu coś stoi. To jest klucz. Czy ta markiza się zamieniła w dziecko? Ja do niej może podejdę. Aha! Dobra, zajumała mnie. Okej. Okay. Dobrze, wiecie co, ale ja bym skończyła już na dzisiaj ten odcinek ze względu na to, że i tak mamy już... Aha, to coś mamy tu zobaczyć? A może my ją mamy naświetlić, co? I ona jak, tak jak my, będzie palona światłem. Tak, ona ucieka od światła. Ona umiera od światła. Okej. Okay. Dobra, ale myślę właśnie, słuchajcie, że my ten klucz sobie weźmiemy w kolejnym odcinku ze względu na to, że... A, złapali nas. Ze względu na to, że i tak mamy już dwie laleczki, została nam jedna. I podejrzewam, że nie zdążę zrobić tego w jednym odcinku. No dobra, ale mam przynajmniej patent, jak te duchoty jakieś dziwne mordować, że światłem je mordujemy. Dobrze. Tak, giń od światła, giń. Zaraz tutaj były jakie duchoty. Dobra, mniejsza. W każdym razie dzięki wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.